patrzę na was, to myślę, że nie mogę za długo mówić. Było już dużo słowa, słuchacie cały dzień, a wcześniej słuchaliście cały kurs. Przy takiej obfitości, myślę, potrzebujemy usłyszeć to, co jest najistotniejsze. I Pan Jezus taką puentę daje dzisiaj w Ewangelii. Wydarzenie, którego byliśmy świadkiem dzięki Ewangelii, jest obrazem Kościoła, jest takim wydarzeniem, w którym musimy się wszyscy zobaczyć, odnaleźć. Łódź jest obrazem Kościoła. Jezus mówi do uczniów, przeprawmy się na drugą stronę. To znaczy tak naprawdę na pogańską stronę Jeziora Galilejskiego. Do tej pory spędzili cały czas przy nim, ale byli w świecie zamieszkałym przez lud Boga. I w tym świecie słuchali Jezusa. W tym świecie Jezus im mówił o wzroście Królestwa Bożego. Tuż przed tym wydarzeniem są u świętego Marka trzy wielkie przypowieści o Królestwie, które jest jak ziarno. Więc łatwo się słucha o Królestwie Boga, jak się siedzi we wspólnocie takiej, tak jak to powiedział ojciec Remigiusz, same znane twarze, najlepsi w Polsce. Ale my nie jesteśmy tu po to, żeby celebrować samych siebie. Ani nie jesteśmy tu po to, żeby nam było przyjemnie ze sobą. Każdy z nas, każda wspólnota, w której jesteśmy, wcześniej czy później usłyszy od Jezusa, przeprawmy się na drugą stronę. To znaczy, Jezus pokaże nam naszą misję w pogańskim świecie. Kościół nie istnieje dla siebie, Kościół jest dla misji, Kościół jest dla świata, Kościół jest posłany. Każdy z nas to usłyszy. Przeprawmy się na drugą stronę. Jak tego nie usłyszycie, to ten cały kurs służebnego przywództwa nie wiem po co był. Święty Hieronim to polecenie Pana Jezusa przetłumaczył tak bardzo pięknie na łacinę transeamus contra. To nawet jak ktoś nie zna łaciny, to czuje co jest w tym tłumaczeniu. Nie? Transeamus contra. To znaczy, mamy takie poczucie, że nie będzie łatwo. Jeszcze klaszczecie, bo nie wiecie, do czego dojdziemy. Łatwo się klaszcze. To znaczy, w tej misji będą przeciwności. Będą przeciwności. I jak czytamy Ewangelię, a wszyscy ewangeliści napisali o tych przeciwnościach na tym jeziorze, no to byśmy mieli ochotę bardzo uważnie patrzeć właśnie na to, co się dzieje na tym jeziorze. Święty Marek napisał, że rozpętał się gwałtowny wicher. Więc, że płynęli ostro pod wiatr. Ten wicher
wzbudził ogromne fale, tak że właściwie zalewały tę łódź, a łódź już była wypełniona wodą. Święty Mateusz to używa takich słów, które by trzeba było przetłumaczyć, że tam powstało trzęsienie ziemi. Sejsmos. Nie? Powstało trzęsienie ziemi pod tym jeziorem galilejskim. No to znaczy, że mamy rodzaj jakiegoś tsunami, które sunie po tym jeziorze. Nie? To znaczy, że mówimy o falach Pan Jezus jakoś się nie przejmuje tymi falami. Śpi. Śpi. Jest jednak coś, czym się głęboko przejmuje. I tym czymś jest niewiara uczniów. Niewiara uczniów. U świętego Marka to jest bardzo mocne. Jakże wam brak wiary. I to jest to, w jaki sposób Jezus diagnozuje problem. Nie są problemem te fale. I nie jest problemem trzęsienie ziemi. Jedynym problemem jest brak wiary uczniów. To bardzo mocno koresponduje z takim tekstem z Ewangelii Nuncjandi świętego Pawła VI. To jest 80. punkt. Jak ktoś jeszcze nie zrobił medytacji nad tym tekstem, to proszę pod grzechem ciężkim to uczynić. Nie żartuję. To jest fragment Ewangelii Nuncjandi, z którego narodziła się najważniejsza adhortacja papieża Franciszka, Ewangelii Gaudium. Papież powiedział, Franciszek, że wszystko, co napisał w Ewangelii Gaudium, wynika z tego 80. punktu Ewangelii Nuncjandi. I Paweł VI na zakończenie tego swojego tekstu, który dla nas jest takim fundamentalnym tekstem o ewangelizacji. Papież mówi o tym, że ewangelizacja natrafia na przeszkody. Tak było, tak jest, tak będzie. Zawsze będzie natrafiać na przeszkody. I zastanawia się, która z tych przeszkód jest największa. I mówi, że najtrudniejsza, największa jest przeszkoda domowa. Największa przeszkoda jest po naszej stronie. I ona nie tylko jest największa, ale też jest najtrudniejsza do zauważenia. Bo o wiele łatwiej by było teraz na przykład gadać o tym, jak trudno jest pójść do ewangelizacji po tym ostatnim czasie, półtora roku, tak? Pandemia, ludzie na ulicach, protesty, kryzys po stronie Kościoła albo krytyka Kościoła. Tyle przeszkód, nie? Zewnętrznych. Strasznie trudno będzie wrócić. Paweł VI mówi, największa przeszkoda jest wewnętrzna. Nasza własna. I nawet mówi tak, że my nie tylko nie chcemy jej zauważyć, ale jak już ktoś nam ją zauważy, to my i tak się jeszcze potrafimy z niej wytłumaczyć. Znaczy, w końcu nie po to się robi teologię, żeby nie umieć się obronić, nie? Więc my namnożymy nawet tysiące usprawiedliwień, żeby nie pójść do ewangelizacji, bo będziemy mówić, no, właściwie zbawienie jest dla każdego powszechne, nie? Znaczy,
z najpiękniejszych odkryć we wierze, w tradycji Kościoła, my potrafimy robić tarczę przeciwko Duchowi Świętemu, który nas wysyła. Nie? Przeciwko Jezusowi, który nas wysyła. Nie? Potrafimy się dopuszczać takiej manipulacji na tym, co nam Bóg mówi o sobie, o nas, jak nam pokazuje prawdy, objawienia. Nie? My potrafimy ich używać w takim celu, żeby zasłonić się przed Bogiem, żeby nas przypadkiem nie posłał. Więc największą przeszkodą jest brak wiary. Nie to, co się dzieje na świecie, co się dzieje na tym przejściu między Kościołem a światem pogańskim, między ludem Boga, między jednym a drugim brzegiem. Nie, nie te przeszkody są największe. Największa jest w uczniach. I święty Marek jest... To w ogóle, ja myślę, przepraszam, bo nie chcę obrazić żadnego z ewangelistów, ale święty Marek jest najbardziej uczciwym z ewangelistów. Takim do dna jest uczciwy. Jak pisze o apostołach, jest do dna uczciwy. Niczego nie łagodzi. Nie? Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. Wiecie, jak to jest u świętego Mateusza? Panie, zbaw nas, giniemy. Święty Łukasz tak się lokuje między jednym a drugim. Nauczycielu, giniemy. W tym trybie oznajmującym. Obudzili Jezusa, mówią, mamy problem. Tak? A u świętego Mateusza to już nie, tam jest Kyrie. To już jest wyznanie wiary, jak u świętego Mateusza, to ci uczniowie są wierzący. Jeszcze proszą o zbawienie. Ale źródłem jest Marek, bo to jest pierwsza Ewangelia. I Marek napisał tak po prostu kawa na ławę. Nie? Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi. Nic cię to nie obchodzi. I to jest niewiara. Przetrącone zaufanie do mistrza. Zostawił nas samych z tymi falami. Generalnie ma nas w nosie. I jak on im mówi, nie macie wiary, to mówi o tym, gdzie się podziała ta relacja między nami. Gdzie się podziały te wszystkie wasze emocje, myśli, dla których szliście za mną. Gdzie to jest? Trafiliście na pierwszą przeszkodę. Nie? I relacja zaufania po prostu prysnęła. Nie ma ufności. Nie ma wiary, która jest zaufaniem, powierzeniem siebie. Nie? Która jest pokojem, nie? W sytuacji doświadczenia. Nie ma wiary. Nie, nie jest kłopotem wysokość fali. Kłopotem jest to, co jest, albo lepiej powiedzieć, czego nie ma między mną a Jezusem. Nie ma tego między mną a Jezusem. To jest problem. Jak masz iść do ewangelizacji? Z czym? Z czym? W oparciu o co? Przeciwieństwem wiary w tej historii jest strach. Nie? Jest strach. A ten strach wynika z tego, że nie odnajdują pokoju w obecności Jezusa. Jest przy nich. Tu dotykamy, nie? Że to zaufanie jest też gdzieś tam. Jeszcze nie ma miłości, która usuwa strach, która usuwa lęk. Więc
Jak mówimy o tym powrocie do normalności, choć to ojciec Remigiusz wybaczy, bo ja się z nim zasadniczo zawsze zgadzam, ale dzisiaj troszkę się odbiję od niego. Pan Jezus nas nie zaprasza do powrotu do normalności. Chyba, że ja źle słyszałem. Pan Jezus nas zaprasza do takiego wydarzenia, żebyśmy byli nowym stworzeniem. Bóg ma zdolność stworzyć nas na nowo, tak? Stworzyć nas na nowo. I to stworzenie będzie Jego dziełem wielkiej miłości. Takiej miłości, która nas przynagli, byśmy na nią odpowiedzieli. I ta miłość nas uwolni od lęku. Ta miłość zbuduje między nami relacje zaufania pełnego z Jezusem, powierzenia się Jezusowi. A wtedy to niech się te fale burzą. I tak przepłyniemy. Amen.